Witam serdecznie. W tym filmie przedstawię i omówię wertykulator elektryczny Bass Power E3200. Urządzenie to posiada również funkcję aeratora i zamiatarki. Jest to urządzenie o mocy 1600 W przy pracy ciągłej i mocy szczytowej do 2500 W. Szerokość pracy tego urządzenia wynosi 38 cm. Tak oto przedstawia się pełen zestaw po wyjęciu z kartonu. Mamy wertykulator, komplet elementów do montażu ramy uchwytu urządzenia. Wałek wertykulatora jest już fabrycznie zamontowany w urządzeniu. Wałek aeratora i szczotka do zamiatania. Kosz na trawę o pojemności 45 litrów. Wałek wertykulatora ma szerokość 38 cm, wyposażony jest w 16 zębów, każdy ząb ma długość 5 cm. Zmiana wałka wertykulatora na wałek aeratora odbywa się w bardzo prosty sposób. Trzeba odkręcić tylko tę śrubę, podnieść zabezpieczenie, wysunąć łożysko z obudowy i wysunąć walec z trzpienia napędowego. I możemy wymienić już wałek wertykulatora na wałek aeratora. Robi się to w bardzo podobny sposób, tylko w kolejności odwrotnej. Zakładamy wałek na trzpień napędowy, wkładamy łożysko w obudowę, zamykamy obudowę i przykręcamy tą śrubą. I już mamy zmienione urządzenie na aerator. Podobnie jest ze szczotką. Również podnosimy obudowę, wyciągamy wałek aeratora i montujemy szczotkę. Jak widać, jest to bardzo prosta czynność, tylko chwilka, którą musimy poświęcić na odkręcenie i przykręcenie tej śruby. Położenie uchwytu ramy urządzenia regulujemy za pomocą tych dwóch śrub. Mamy tutaj również znaczniki ułatwiające dobranie odpowiedniej wysokości dla naszego wzrostu. Przednie koło jest dość duże, ma średnicę 20 cm i szerokość 42 mm. Niestety nie jest gumowane, tylko jest to zwykły plastik. Tylne koło ma średnicę 15 cm i szerokość 38 mm. W górnej części urządzenia, na wierzchu obudowy, mamy dźwignię, którą regulujemy głębokość aeracji i wertykulacji. To pierwsze położenie jest to najpłytsza aeracja i wertykulacja, następnie pośrednie i to jest skrajne położenie, gdzie aeracja i wertykulacja będzie najgłębsza. Maksymalna głębokość pracy przy dźwigni w położeniu czwartym wynosi 12 mm. Na korpusie urządzenia mamy solidną rączkę, która bardzo ułatwia przenoszenie urządzenia. Rama uchwytu montowana jest na szybko złączki, co bardzo usprawnia montaż i demontaż ramy. Rękojeść uchwytu jest piankowa. Wertykulator posiada włącznik z blokadą, zabezpieczający przed przypadkowym uruchomieniem się urządzenia. Nawet gdy przyciągniemy ramię dźwigni do uchwytu wertykulatora, nie spowoduje to uruchomienia się urządzenia. Aby urządzenie się uruchomiło, należy wcisnąć przycisk blokady i przyciągnąć ramię do uchwytu. Uchwyt w postaci pałąka jest dużo wygodniejszy, przynajmniej tak jak dla mnie, niż uchwyt, który trzeba trzymać tylko jedną ręką, ponieważ przy dłuższej pracy jednak wtedy ręka cierpnie, gdy jest tylko ta jedna mała dźwignia. Natomiast gdy mamy pałąk i przyciągniemy do rękojeści, możemy sobie trzymać włącznik oburącz i jest to dużo wygodniejsze rozwiązanie. Thank you.
Trzeba zwracać uwagę, aby kosz nie był zbytnio przepełniony, ponieważ resztki trawy będą wtedy zostawać na trawniku, zamiast trafiać do kosza i będziemy mieli tylko dodatkową robotę ze zgarnianiem trawy z trawnika. Uchwyt rękojeści urządzenia składa się z trzech części. Dzięki szybko złączom zaciskanym złożenie tego uchwytu jest bardzo proste. Po złożeniu o wiele łatwiej znaleźć miejsce do przechowywania wertykulatora, ponieważ zabiera dużo mniej miejsca.